ma niks. Dobra. Czym tutaj porównujemy? Przytrzymanie porównaj, dobra. No i jest lepszy. Niby z jednej strony lepszy, z drugiej strony cholera wie, czy lepszy. Dlatego, że ma większe obrażenia, ale mniejsze premie. Na razie go w takim razie olejemy. Udało nam się nie zawiesić gry, co jest wielkim plusem. Magia to miejsce mocy. Miejsce mocy, to wyciągnijmy sobie srebrny mieczyk. Do naprawy. Zyskałeś jeden punkt umiejętności. Po prostu zarąbić się. I moc znaku Quen została zwiększona. Super. To sobie rozwiniemy teraz rzeczy. Postać. Dobra. Nie mamy żadnej dodatkowej rzeczy jeszcze. Możliwości wykupienia chyba, więc sobie rozwiniemy lekki atak. Tego nie rozwiniemy, więc i tak musimy pójść w lekki atak jeszcze raz. Tym jest ulepsz, dobra. Też się zdziwiłem, dlaczego nie chciał się ulepszyć. Jeszcze jeden punkt mamy do wydania. Chyba, że te możemy jakoś otworzyć. On odblokuje się na poziomie czwartym, czyli na razie i tak nie możemy tego odblokować. To sobie damy ten lekki atak, mocno, mocno rozwiniemy. Zawsze zwinnie, szybko. Zapiszmy. I otwórzmy sobie mapę. O, tu mamy jeszcze jedno miejsce. Idziemy je zwiedzić? Co wy na to? Pom, 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 pom. A nie, tu jest mapa świata, przybliżmy z mojej strony. Z mojej strony? Aha, tą. Dobra, to jedziemy zobaczyć, co tam się znajduje. To chyba do tego domku, co tam jest. To jakaś droga? Leśna dróżka od tego zawalonego mostu chyba. Jakiś dukt. Dobra. Tam ktoś jest. Pytanie, kto tam jest. Okej. No dobra. Jezu, chcemy stalową. Nigdy się nie nauczycie. No, szkurde. Nie wiem, jak skakać. Dobra. Ty już nie żyjesz. A ciebie uda mi się podejść? No, powiedzmy, że udało. Wystarczająco blisko, żeby nie stanowił problemu. Nie, żadnemu tutaj główka nie spadła. A może trochę. Znoszona skóra może się przydać. Małą pałkę olejemy. Nie ruszamy małych pałek, dużych zresztą też. No chyba, że wykonanych. Inaczej, przytroszonych jakby do siebie, nie? No, finishery są fajne. Morgan. Dobra, zobaczmy, co oni tu mają. Proszek alchemików. Butelka wody. Przedmiot magiczny, znaczna skóra, dobra, weź wszystko, to wszystko, weź wszystko. O, tu jeszcze coś. Dobra, jeszcze od tej strony. Sobie podejdźmy. Na mychy. Powiem ci, że wręcz przeciwnie, on może teraz trzymać głowę na karku, kogo tylko zechce. Jeżeli ktoś ją tam uprzednio umieści. Więc...
Myślę, że ma dużo większą gamę możliwości niż na przykład ja. No chociaż niby też mogę na wielu tych karkach trzymać głowę, ale no jest to... On ma zdecydowanie większą swobodę. Nie musi obcować z taką osobą, a jednocześnie może trzymać na karku. No. Fuck. Ciągle te dźwięki z daleka przychodzą bliżej. Gdzie on tam jest? Tam są wilki. Czy one tam są? Czy... Nie, ale w ogóle jakby tam są za załamanie tego wzgórza. LOL. No, dla nich głowa do góry to prawie jak piłka w grze. Dobra, zobaczmy tą okolicę. Czy coś tu mamy? Nie, nic nie mamy. No, każą nam pójść do miasta, żeby się dozbroić. To może pójdźmy. Podka, widzę cię. Na podkę. Jedziemy. Dobra, może nie cłałujmy. Może cłałujmy. Dobra, wilk się zajmie roślinożercami i idziemy. Łoty! Miałeś się zająć tymi jeleniami, sarnami i innymi cholerstwami. No nie za mną tu biegniesz. Chęt do żony pies dziki. Prawie. Teraz zauważyłem, że na mapie jest zasięg widzenia, lol. Śmieszne. Tak, w zasadzie w każdej tego typu grze pojawia się znikąd. Tak. Zdecydowanie my. Lasem? Boja na skrinku. Dobry z jego chłopca, nie wiedźmin, gdyby tylko nie... Tak, tak, a ten Boja będzie szedł jakoś... Miałeś siąść, a nie skakać. No tak, muszę przytrzymać, fuck. Tak było. Myślę, że dzieciaka jakiś utopiec zderzał i wiedźmak nic do tego nie miał. Dobra, zapiszmy. No przecie głowy mu na powrót nie przeszedli. Tak? W czym rzecz? Oj, tam w różnych rzeczy. Już pół roku jesteśmy na szlaku. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy. Ja na przykład nie wiedziałem. Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten tak, syn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Oj, tam. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Dobra. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. Ależ domyślę. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Pytanie, czy to szakłak, czy się po prostu nie mył. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Rzeczywiście wygląda, jakby miał gorset. Fuck. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem. Ubili samicę, tak, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. No Marek, co fakt, to fakt. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do... Ale wiem wam, że już się tak przyzwyczaiłem do tych wiejskich zapachów. Dobra. Próbujemy się dozbroić. Przyzwyczaiłem do tych zapachów.
przez odwiedziny na wsi urodzinki, że w ogóle mi jakoś nie przeszkadzają. Słowiański klimat i tyle. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Zobaczmy, czy on coś może nam zrobić. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Ale nie mamy składników. Dużo lepszy pancerz byłby. Dobra, naprawmy może nasze rzeczy. No to zawsze może się przydać. Rozbierz na części. Fuck. Rozbierz na części. Co my możemy rozebrać na części? Znoszona skóra. Skórzane łaty sobie zróbmy z niej. Wyprawiona skóra. Widzę, że zdecydowanie dobrze, że tu wyszliśmy. Morgan, zakładam, że można. Witaj, ziutko. To sobie zostawmy. Sztaba stali. Może na razie zostawmy. Zobaczymy, jak nam będzie potrzebna. Sukna zostawimy. Dzbanek. Możemy rozebrać dzbanek na dzbanek. Nie, butelkę wody na dzbanek. To sobie zostawmy. Tego nie rozbierajmy. Kozia skóra to sobie zmieńmy. Na wyprawioną skórę. No, tak mi się wydaje, że jest duża szansa na to. Kawałek drewna. Fajkę, zostawmy sobie fajkę. Sieć rybacka, zmieńmy na szpagat. Podoba mi się to, że możemy tak robić. Wędkę sobie zostawmy. Może się udać, przydać. To zostawmy, bo jest dobra cena za to. To zostawmy, to zostawmy. Listo, nie refer zniszczyć. Porympało was. Porympało, też to pięknie dałem. Ziutka, to... Wiesz co, nie ma kichalika, to nie jest takie śmieszne. Tak, latę. Wzmocnione drewno, co tu mamy? Złamane grabie. No to pewnie, że zamieniamy złamane drabie na wzmocnione drewno. Brzytwy. Tak, bo mi potrzebna brzytwa. Co mamy? Końska skóra. Przeróbmy. Insygnia. Cyliów specjalnych na razie zostawimy. Łańcuchy na sztabkę sali zostawmy. To sobie przeróbmy drabinkę. Wilcza skóra sobie przeróbmy. Stara owcza skóra też sobie przeróbmy. No myślę, że będzie szansa, że będziemy mogli to zrobić. O, broń też sobie, to możemy rozebrać. No mychy, to zazdroszczę ci jeżdżenia na koniu. Nigdy nie jeździłem, a zawsze miałem ochotę spać z konia, bo pewnie tak by się to skończyło. Ale co tam. Świńska skóra. No jeszcze olej będziemy mieli. Skóra z białego wilka. Ale to jest rupieś, więc może się przydać. Dobra. Ruda dwemerytu. Unikat. Składnik rzemieślniczy. Jaśniejąca ruda. Na razie zostawimy. Blacha z ciemnej stali. Zostawimy blachy. Drut się może przydać. Węgiel możemy na prochy zmienić, zostawimy węgiel, niebieski nie ruszamy. Kawałek drewna możemy na prochy, nie będziemy palić drewna, może się przydać. Gwoździe na razie zostawimy. Dobra, tak, myślę, że tyle rzeczy. Jeszcze brakuje nam, czego nam brakuje, żeby zrobić? Czego nam tutaj brakuje? Drut. Rzemiosło, rozebranie na... Drut. Czy ja tu? Dratwa. Schemat sznurek. Znaczy ty masz drut do sprzedania.
do użytku, ale ja chcę... Zaraz, ja chcę od ciebie kupić. A, to tutaj są twoje rzeczy, okej. Tak, Michy, jest. Tak, Morgan, importowałem sobie. No, Lina. Myślę, że jest to ciekawy kawał rzeczy. Kawał rzeczy, no... Określiłem to dość ciekawie, ale co tam. Dratwa, bawełna... Kurczę, a może to jest drut? Jest drut, dobra. To kupmy od razu 4 druty. I możemy sobie zrobić schemat wojskowa skórzana kurtka. Dziękuję. Zrobiliśmy, udało nam się zrobić. Rozbierz na części. Dobra, udało nam się zrobić wojskową skórzaną kurtkę. Bywaj. 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 Brawo, Latę, no powiem ci, że naprawdę... Okej, okay, lol. Tylko gdzie ja teraz mam tą kurtkę? Tu powinna być. Dlaczego ja nie mam tej kurtki? O Jezu. Alchemia i rzemiosła. Tak, Laty, już się nie tłumasz. Ciała dałyście i tyle. Jezu, ciągle przełączam to mini RB. Tak, jest założona. To dziwne, że jest założona. Bez sensu. Trochę. Nie uważacie? Dobra, jeszcze sobie naostrzymy. Naostrzmy. Dobra, i myślę, że możemy spróbować zaatakować gryfa. A, to może było ulepszone. W rodzaju ulepszenia kurtki. Może być. W gruncie rzeczy. Ważne, że to zrobiliśmy. Tak? W czym rzecz? No, w czym rzecz? Zająłem się tym zleceniem na gryfa. No i? Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Dobra. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Bo tak zawsze plany idą dobrze. Wciśnij, aby otworzyć menu. Tylko po co? Stwórz eliksir grom, Jezu. Ale to nie tędy, fuck. Alchemia, grom, dobra, nic. Grom, co nam daje? Zwiększa siłę ataku, no to może się przydać w gruncie rzeczy. Już masz ten... W ogóle zrobiłem jaskółkę, dałem jej jaskółkę. I nadal mam jaskółkę, lol. Manix, ja widziałem. Grałem w God of War'a dwójkę. Tam był. No właśnie, wychodzi na to, że mam, no ale to jest trochę dziwne. Jezu. A, zobaczcie, bo jaskółki się zrobiły 2 z 3 od razu. Puszczyka też mam, co robi puszczyk. A, regeneracja? Co? Regeneracja wytrzymałości, regeneracja żywotności. A, dobra.
Sok jabłkowy. Na dole mam. Okej, do dołu mam. Pamiętajcie mi, żeby mi przypomnieć, do dołu mam eliksję. Babka mi opowiadała, że kiedyś synek zapisał czy nie? Zapisał, dobra. No to biegniemy. Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec przeżar i wiedźma klika, ale to nie znałem pańskie chleba! Ha! Dałem powąchać. O, burza się robi. Bajernie wygląda. Od razu z wichura. Jest dobrze. Nie ogółem tutaj, co to... Cały ten design, czuje się ten świat. Rzeczka, złote kłosy. Pali chodzi, że mógł wyglądać lepiej, ale design jest genialny. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Tak, Manix, to fakt. Szybki zapis jest piękną rzeczą. Możemy zaczynać. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Tak, na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Piękna owieczka. Normalnie na smoka wawelskiego polujemy. Wiesz, musi być gdzieś niedaleko. No Marek, to było dobre. Czekaj. Przed wyruszeniem w drogę musisz... O, kusza. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Tak, Manix, pojedziesz. Hazard? Proszę, proszę. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Jak zmienia temat. Klasyk. No kurde, traf go! Jezu, strasznie dziwnie się na tym padzie walczy. A w ostatniej chwili. W ostatniej chwili rzuciłem tarczę. Nasz.
Ale idzie, idzie. No, to trzeba przyznać, że tak. No i nie zdążyłem. Jesteś, koniu? Chodź tu. Chodź tu! No kurde, gdzie uciekasz? Widzę go tam. Aż zatrzymaj mi, zobaczę co tam napisaliście. Cześć! Kakraks. Witaj, witaj. Krzesłem. Tylko gdzie krzesło na polu? Chociaż to by była dobra abstrakcja. Wolni, chłop. Kurde. Zdychaj. No chodź tu, chodź tu. No chodź tu. Wyląduj żeś. No dalej. Kurde. Co ty myślisz, że na co liczysz? Na co? Na co, zwierzaczku, liczysz? Jam ci Wiedźmin, jam ci Geralt, ja cię wypatroszę. Ach, tyle. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógł. Jakie ma nikt nie chce, jakie nie chce, co nie chce? Chce, chce, bardzo mu się chce. Człowiek uczy się całe życie, ale nie Wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No. Ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. A jak spod łba spojrzał, widzimy się w karczmie. Dobrze ci poszło. Ale go zabiłeś. Nie macie wrażenia, że on się trochę cieszył tak? No okej, ale jak zabrać trofeum? Aha, w ogóle... Tu obok jest trofeum, okej. Okay. Surowe mięso, nasycone pył, pióra gryfa, jajo gryfa. Fuck! Czym naprawdę bierzemy jajo z samca gryfa? Dlaczego jedno? Mutagen z gryfa, trofeum z gryfa. Dobra, weź wszystko. Fuck! Au. Tak? A to nieźle, mychy. Ale fuck! Znalazłeś składnik mutagenny. Użyj go do zapewnienia umiejętności lub do stworzenia specjalnego wywaru. Wejdź do panelu sterowania, by dowiedzieć się więcej. Dobra, zapiszmy najpierw. Żeby nam nie wywaliło. Ekwipunek. Czy możemy sobie wyekwipować głowę gryfa? Szpon potwora, ucho potwora. Fuck. O, mamy, tak, tu mamy trofeum. Jakieś siodło, wow. No ale pewnie przy siodle jest głowa gryfa, dobra. Tak, ziutka. No właśnie widzę, widzę, że mam na dole. Dobra, ale chcieliśmy... O, coś tutaj się pojawiło.
przeklęty olej. Smarowanie miecza. Rzemiosło, postacie, samouczek, bestiariusz. Samouczek mnie coraz bardziej denerwuje, przyznam. Postać, składniki mutagenne. Mutagenne możemy umieścić w odpowiednich polach, by otrzymać premię. A, to tutaj umieszczamy składniki mutagenne. Dobra. Jezu, no i dlaczego mi to zdjęło? No dlaczego, ja się pytam? Dobra, są daje plus 50 do żywotności. Okej. Fajne. Fajna opcja, że... Fajna opcja, że można tak wzmacniać, kombinować tymi umiejętnościami.